mieliście przymusową separację od siebie z Arturem Barcisiem po tym intensywnym czasie? Nie, nie musieliśmy. My i tak się nigdy nie kolegowaliśmy aż tak, żeby się separować. A bo to jest... Jesteśmy całe życie odseparowani. No właśnie, bo to jest fenomen, bo ty nawet kiedyś u mnie w programie powiedziałeś, tak, że my się kumplujemy, ale nie mamy czasu na to koleżeństwo. No, na, takie, nie... na przyjaźń, nie na koleżeństwo. A to nie jest jesteśmy żal? Kolegami. A to nie jest żal? Nie. To jest tak fajny człowiek, no zresztą ty wiesz lepiej ode mnie. Nie, nie jest żal. Nie jest żal? Nie. Tak na mnie spojrzałeś, że... Jezus Maria, ty powinieneś pracować w policji albo w prokuraturze. Ja bym się do wszystkiego przyznał. To nie jest żal, Cezary. Nie żalujesz. Nie. Ale poczekaj, on dostał... My się kolegujemy, lubimy ze sobą grać, bardzo nawet. Mhm. Natomiast się nie przyjaźnimy, bo ja słowo przyjaźń traktuję niezwykle poważnie, wiesz. A nie da się przyjaźnić, uważam, w showbiznesie. Trochę za dużo egoistów, nie?